Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu. Dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! No witam serdecznie, jestem oczywiście Crocs i znajdujemy się na GeForce Skinsie. Lecimy 10% skrzyneczka Luxury na sam dobry początek. No pierwsze otwarcie tutaj niestety nic nam nie daje. 1000 zł wydajemy na 4 takie skrzynki, więc mam nadzieję, że tutaj ta coś da, bo jak nie, to będzie mocna lipa i się wyzerujemy, ale na szczęście MK Welcome to the Jungle rentuje nam sprawę, dzięki czemu 3200 zł na naszym koncie. Okej, uznajemy, że to jest początek taki no w miarę. Można uznać go za udany jak najbardziej. Skrzyneczka jakaś widzów, jak chcesz oczywiście zrobić, no to Crocsy w nazwie i napisz w komentarzu, że zrobisz dla mnie skrzynkę, napisz jaką też zrobiłeś, jak się nazywa. I oczywiście wybierz numerek, jak chcesz wygrać skina z kalendarza, sub z dzwonem, łapę w górę pod filmem, dołącz na Discorda. I co? Udostępnij film i użyj kodu Crocsy GeForce Skinsie, jak jesteś osobą pełnoletnią, logujesz się z linku subsu, bądź klikasz oczywiście kod promocyjny i wpisujesz tutaj kod Crocsy przez Vikes. Daję ci skrzynkę na start za free i oczywiście 5% jest na każdej wpłaty, a jak chcesz sobie doładować i sobie skrzynką zakręcić, no to tutaj klikasz doładuj i masz oczywiście tutaj wszelakie metody płatności, gdzie z kodem Crocsy oczywiście 5% więcej dostaniesz. A my lecimy teraz ze skrzynką od widza Crocsy Fenek. Jest to skrzynka, myślę, którą bardzo dobrze znamy, więc liczymy tutaj oczywiście na Fenka. 2 razy Atomic Alloy, jest to minus, nie trzeba chyba o tym mówić. 500 zł prawie dostaliśmy z tej skrzynki, więc na minus jakoś 200. Zobaczmy teraz, no i mamy tego Fenka, nie ma tutaj żadnej Atomic Alloy, no ale ten Fenek sam nam tutaj bardzo ładnie to otwarcie urządza. Zjedźmy może trochę niżej i... Nie no, 50 na 50 metrów, to jest no, troszkę za wielka odklejka, nawet jak na mnie. 10% Prince, oj. No trochę ona kosztuje. Dobra, może akurat 10% się poszczęści. Czasem trzeba zaryzykować. Jest! Mamy to! Mamy Prince'a, stary! 10%! 10%! 14 tysięcy! No i mamy tytuł filmu, stary! A wupa Prince, stary, ze skrzynki widza za 10... na 10%, tak? Wow, o to chodzi, stary, o to chodzi! Nie no, widzu, ja tutaj naprawdę jestem podekscytowany, co się wydarzyło. Crocsy Love, no już nawet nie patrzę, co tu jest, 2700, ile? Ej, czekaj, bo trochę mnie odkleiło. Zobacz, a to jest ta skrzynka, ale mamy Karambita Fade'a, ty! Karambit Fade 10 koła kosztuje, stary. Ej, jak te skrzynki widzą dzisiaj oddają. A to jest ta skrzynka, tu jest 7% chyba na profit. No, 6 nawet. No teraz niestety nie ma nic, więc niestety na minus. Spróbujmy jeszcze raz, może się poszczęści i coś jeszcze uda nam się wyciągnąć na tych 7%. Ojej, kurycaś, to jest kolejne 10. 15 tysięcy, stary. No i co ja mam do tytułu teraz wrzucić? Jak tutaj leci Prince, tutaj leci Karambit Fade, tutaj leci teraz, no, co poleciało? Karambit Fade, tak? Karambit Fade czy... A nie, rycerz, przepraszam. Karambit Fade powiedziałem, że poleciał. No i znowu stary. Ja nie wiem, to jest naprawdę niesamowite. Co się w tych skrzynkach widzów dzisiaj dzieje? No to... Miałem w pewnym momencie 2000 jakoś złotych chyba. Excalibur, jest to nowa skrzynka, która została wprowadzona na GeForce Skinsa, więc zobaczmy... Jak pójdzie? Jest Bayonet Doppler 3400. Okej, okay. Fajny profit. Spróbujmy jeszcze raz. Co tu w ogóle jest najtańszego? Jakiś Falchiony, jakiś chyba Kałak, właśnie taki dealek. Też jeden z chyba z tańszych skinów. 1000 zł. No właśnie. Spróbujemy jeszcze raz. Jesteśmy zarobasy, stary. Nie pamiętam, kiedy tak ostatnio. Ojej. No już myślałem, że doleci do tego hola. Ale no niestety nie. A Wupa Fight też tu jest, Posejdonik jakiś, tutaj znowu będzie profit, bo jest to oczywiście nasz Bionicik Doppler, to jest to 600 zł chyba na plus, to jest pamiętam. Ojej, tutaj Falcon, to nie. 800 jeszcze raz, zobaczmy, panie Excalibur, co tu, to jest Navi sticker, ile ten sticker, on 3400 kosztuje, a po co Katowice, okej, dobra. Zmienia lekko postać rzeczy, ale bardzo mi się nie podoba, co tu się dzieje. Dlatego 3 na raz, no to jest 8400, stary, to już jest naprawdę... W tym momencie mogę sobie pozwolić na takie odklejki, na jakie nie mogę sobie pozwolić przez ostatni, nie wiem... Ojejku. Dobra, kontrakty chyba, co? Trzeba tutaj wrzucić te skiny, to będzie taki mocny kontrakt. 17 tysięcy, o jest AWP jakaś. Meduza, minimalery, jest to minus. Jest to właśnie. 15 tysięcy. Więc na minus piątkę.
Oj. No nie podoba mi się obrót wydarzeń, ale zjedźmy sobie może troszkę niżej. I ja bym tutaj popróbował taką jedną skrzynkę, która, o właśnie tutaj, holy moly, 0,5% na hola, stary. Lecimy, 500, czekaj, bo ja chciałem na szybkim, pomijam animację. O, i 500 zł. Jest hole sticker. Zobaczmy, czy uda nam się hola trafić. Otwieram, oj, tutaj pin jeszcze jest, no tak, nie zauważyłem. Ten pin 264 zł. No ale 500 zł wydajemy na jedno takie kliknięcie, więc... No dwa takie otwarcie po 500 jest 1000 zł stary, więc no, tutaj wypadałoby tego hola spróbować chociaż trafić. Tylko do ile my możemy zjechać? No to, bo trzeba to sobie ustalić, tak? Powiedzmy, że nie wiem, do 15 tysięcy zjeżdżamy maksymalnie. Myślę, że to będzie taka kwota akceptowalna, tak mi się wydaje. No mam nadzieję, że tutaj jednak ten hole nam spadnie, ale no właśnie, ostatnie dwa otwarcie zostały i nie ma hole. Tyle kasy poszło na tą skrzynkę, że ja nie wierzę, naprawdę. Dobra, mam 115 przedmiotów, chciałem też wszystko naraz sprzedać, ale no naraz tego wszystkiego nie sprzedam, dlatego przeklikamy to sobie po prostu i przyjdziemy na jakąś skrzynkę, chyba widzę, czy na jakieś batelki może? No nie wiem, zobaczymy, ostatnie 19 przedmiotów sprzedajemy i lecimy, skrzynka widza. No ja bym chciał tutaj coś powyżej kafla spróbować otworzyć, tak szczerze. Zobaczmy, jakie są tu skrzynki. Hole, Croxy CS2, 15% na hola. No już jedna taka skrzynka dzisiaj dała, więc nie wiem, czy jest sens spróbować. Gamer Case. Otwierałem już to. No dobra, jedną mogę zakręcić. 5% na hola. Znaczy hola już. Z tym holem się coś ubzdurało. 5% oczywiście na WP Fade. 2% na Marble Fade'a. Podejście jeszcze jedno. No i niestety no... Nie mogę powiedzieć, że to otwarcie się opłaciło. Croxy po prostu. Tutaj 50% na gamma Dopplera. No tutaj tak naprawdę jeden strzał i... O właśnie. No nie. 1610. Co my tu mamy? No mogę jedną zakręcić, tak? Zobacz, może akurat? No! Ten bajonet byłby spoko. Ale niestety. Croxy Fuzja. 5%. 5% na medulę. Okej. Okay. Spróbujmy. Zobaczmy. No było blisko tej meduzy, niestety no noir. To jeszcze raz, dobra, jeszcze jedną szansę dam. To dlaczego by nie? Oj. No dzisiaj się złe rzeczy dzieją chyba. Działy się bardzo dobre, ale no tak. Klas. 25%, no i to jest skrzynka, jaką mogę otworzyć. Wolę szczerze te 25% otwierać, o właśnie, niż 50%. No i mamy to, jest gamma Dopplerek. Bardzo tutaj ładny skinek. Spadł dla wuja. Czy to otwierałem? 1500. Nie otwierałem. Dobra, na jedną otworzę. 6% profit. 6% profit. No niestety. Niestety nie ma. No to jeszcze jedną. Ostatnią. Zobaczmy. Zakręćmy. Czy to się opłaci? Oczywiście, że nie. No dobra, ostatni raz. No już tyle tych procentów. Kurczę, na tyle otwarć. Fajnie by było coś dostać. No, dobra, ostatnie. Mamy jeszcze trochę w balansie. Znaczy w balansie nie mamy. Mamy w skinach trochę. No, zostań, no nie! Dobra, wrzućmy to wszystko, co mamy. Ale mamy, ojej, 5700. Talon. Nie wiem szczerze, co to ma. Marble Fate Stat. Ojej. Stary, co, ja nie mam pytać, co ja zrobiłem w tym filmie. To był... Ja nie mogę. To był naprawdę film pełen zlotów, upadków i... Ojej, no to, ten hole, za dużo nam zabrał. Za dużo. No, spróbujmy. Nic niestety. No to są tak naprawdę jeszcze dwa strzały. Jeżeli się uda. Okej, jest jakiś aug. 1300, więc jest to profit. Dobra, co zrobimy inaczej? Ja to zrobię na bitwie, stary. No jak mam dostać na dziurę, to chciałbym, żebym miał frajdę z tego jakimkolwiek, więc skrzynka Lux. 1513 taki strzał. Dobra, koszt 3500 zł na taką bitwę. Wrzucamy oczywiście bota. No i jeżeli tutaj nie uda się nic zdobyć z tej skrzynki, no to będzie tak zwane riperinio, tak? No tutaj już nie ma co się, że tak powiem, oszukiwać. No było naprawdę bardzo dobrze, ale to co się stało, no to jest ten cały ja, tak? Muszę to sobie, muszę to po prostu powiedzieć, tak?
że no niestety czasem tak bywa, że troszkę mnie lubi odkleić. Zobacz, póki co, no właśnie, bo Ryan trafia za szóstkę. MP9, Wide Lily i już naprawdę, no, ciężko. Bo tak naprawdę mógł samą tą MP9 wygrać tą bitwę. No jeszcze sporo tych skrzynek przed nami, ale no właśnie, przez 6 skrzynek za nami, połowa jeszcze przed nami. A mi się nie udało zdobyć totalnie nic. Oj, czekaj. No to jest 2700, no właśnie. To jest to, o czym mówię. To jest jeszcze 5000 straty. Tym bardziej, że trafię teraz Blue Fosfora za 3000 już naprawdę, no. 9000 w tym momencie. No, musielibyśmy trafić jakiegoś, nie wiem, jakiegoś właśnie N4-11 Knighta, żeby jakkolwiek mieć tu jeszcze szansę. Tylko wrócić. 3 skrzynki ostatnie. I czy tu się wydarzy cud? Szczerze mi go wątpię, dlatego już powoli się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. No, odcinki u pana prowadzącego to prawdziwy roller coaster. O, i patrz, nie wierzę, no to jest niesamowite, stary.